Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj powiem kilka słów o tym, co myślę o religii w szkole. Zapraszam. Okazją do powstania tego materiału jest film na kanale Szymon Mówi, zatytułowany Czy religia w szkole ma sens? Będę się tutaj trochę do tego materiału odnosił. Myślę, że jest to taki temat, który jest bardzo często zupełnie niezrozumiany, również po stronie katolickiej. Odniosę się najpierw w dwóch słowach do zdania, które pada w tym materiale, a które moim zdaniem jest zdecydowanie fałszywe. To znaczy, religię czy katechezę widzi Szymon w swoim materiale jako kształtowanie postaw i uważa, że kształtowania postaw nie można oczywiście oceniać i dlatego religia w szkole nie powinna być oceniana. I tutaj moim zdaniem Szymon miesza. To znaczy, co innego, czym innym jest katecheza w szkole, czyli nauczanie prawd wiary, a czym innym jest wychowanie katolickie. I oczywiście katecheza może mieć elementy wychowania katolickiego, wychowanie musi mieć elementy katechezy, ale zasadniczo to są dwie różne rzeczy. I co do zasady, w trakcie katechezy nauczania religii nie wolno oceniać właśnie postaw. Nie wolno oceniać tego, jak kto jest pobożny, jak kto pięknie służy do mszy świętej, odmawia modlitwy itd., itd. Słyszałem, że takie rzeczy ponoć się zdarzały w polskich szkołach na lekcjach religii. Jeśli się zdarzały, no to jest to, powiedzmy, pewnego rodzaju patologia. To znaczy, absolutnie nie wolno tak robić. Ocenie podlega wiedza. I jeśli uczymy dzieci katechezy, czyli uczymy ich prawd wiary, uczymy ich zrozumienia tego, czym jest wiara katolicka, jakie są prawdy naszej wiary, jak należy je rozumieć, czym jest Kościół, na czym Kościół się opiera, na czym opierają się prawdy naszej wiary i tak dalej, no to później możemy oceniać tą wiedzę, czy została ona opanowana, czy nie została opanowana, czy dzieci wiedzą na temat jakikolwiek z katechizmu o Bogu, o Trójcy Przenajświętszej, o Panu Jezusie, o sakramentach, o mszy świętej, czy opanowały tą wiedzę, czy nie. To należy na lekcjach religii, na lekcjach katechezy oceniać. Szymon zwraca na to uwagę, że te lekcje religii w dzisiejszej szkole to przeważnie są lekcje zmarnowane, że bardzo wiele z tych zajęć odbywa się w zły sposób, że młodzi ludzie, którzy odchodzą od Kościoła, są świadectwem tego, że katecheza się nie udała. Jak najbardziej jestem tego samego zdania, że katecheza się nie udała, ale znowu uważam, że jest to tylko taki znak upadku. To znaczy, jest to tylko jeden z sygnałów ostrzegawczych, jedna z tych czerwonych lampek, które powinny się już dawno zapalić. Otóż pytanie nie należy stawiać, czy lekcje religii mają sens, czy nie. Jeśli spojrzymy na to, co Kościół tradycyjnie, co Kościół przed Soborem Watykańskim II mówił o szkole i obowiązkach katolików, jeśli chodzi o szkołę, to tam otwiera nam się nagle zupełnie inna perspektywa i te pytania o to, czy tu religia, czy nie religia i jak to jest robione i tak dalej, one nagle stają się tak bardzo banalne, tak bardzo nie na miejscu. Otóż tradycyjnie Kościół mówił po prostu, że katolik ma obowiązek posłać swoje dzieci do szkoły, która jest katolicka, nie tylko z nazwy, nie tylko dlatego, że jest tam katecheza, tylko jest katolicka w sensie, że jest przesiąknięta katolickim duchem. Chociażby Pius XI w swojej encyklice Divini Ilius Magistri mówi o tym, że katolik ma ciężki obowiązek w sumieniu, czyli taki, który zobowiązuje pod karą grzechu ciężkiego znaleźć dla swoich dzieci naprawdę katolicką szkołę. Jeśli nie może takiej znaleźć, to musi starać się zrobić, co się da, żeby albo ją stworzyć, albo te dzieci posłać do takiej szkoły.
Jeśli się nie da, no to tyle, ile się da próbować, musi to uzupełnić, naprawić. Po prostu powinna być to najważniejsza, jedna z najważniejszych trosk katolika. Posłanie swoich dzieci do szkoły, która jest naprawdę katolicka. Moim zdaniem prawdziwie katolickich szkół już prawie dzisiaj nie ma. Jest to znowu związane z głębokim kryzysem Kościoła, który źle formuje swoich kapłanów, który nie dba o dyscyplinę w seminariach duchownych i który nie potrafi w ten sposób również zadbać o to, żeby istniały naprawdę dobre katolickie szkoły. Dlaczego tak uważam? Ano dlatego, że dzisiaj katolickie szkoły praktycznie niczym nie różnią się od szkół publicznych. To znaczy nie mają w ogóle ducha katolickiego wychowania. Katolickie wychowanie musi bazować na katolickim obrazie człowieka, na katolickiej wizji człowieka. Człowieka, który ma rozum, wolną wolę i niższe władze duszy. I katolicki obraz wychowania polega na tym, że przede wszystkim pracujemy nad rozwojem wyższych władz naszej duszy, jak również nad rozwojem niższych władz naszej duszy, co w praktyce sprowadza się do ćwiczenia dzieci w praktykowaniu cnót kardynalnych. Dzisiaj tego w praktycznie żadnej katolickiej szkole nie ma. Dlatego moim zdaniem 99% szkół katolickich nie zasługuje dzisiaj na nazwę szkoły katolickiej, bo są to zwykłe, świeckie szkoły, w których ewentualnie jest tam kilka katolickich elementów. A więc katolik ma ciężki obowiązek w swoim sumieniu posłać swoje dzieci do naprawdę katolickiej szkoły, do takiej szkoły, która te dzieci naprawdę po katolicku wychowa, w których nie tylko jest gdzieś tam katecheza udzielana w ten czy w inny sposób, ale takiej szkoły, w której naprawdę te dzieci będą po katolicku wychowane, w której ich rozum będzie przepełniany tą boską prawdą, oczywiście również wszystkimi naturalnymi prawdami, których dziecko uczy się w szkole. Tutaj mówimy konkretnie o tym, co dotyczy tego wychowania w wierze, a więc do takiej szkoły, w której to dziecko nauczy się logicznie myśleć, nauczy się chcieć, z mocą chcieć, nie podążać za zachciankami, tylko nauczy się naprawdę chcieć, jak to pisał Sienkiewicz, że musimy nauczyć się przede wszystkim chcieć. Dalej to dziecko musi się nauczyć panować nad swoimi niższymi władzami duszy, dlatego potrzebujemy wszystkich cnót kardynalnych. Roztropność, sprawiedliwość w intelekcie i woli, ale również umiarkowanie i męstwo w tych niższych władzach naszej duszy, po to, aby naprawdę te nasze dzieci rosły na doskonałych ludzi. Na ludzi, którzy potrafią dobrze myśleć, którzy potrafią szukać prawdy, znaleźć ją i chcieć jej. Z całą mocą chcieć jej pomimo przeciwności. Takich ludzi potrzebujemy. A to, co dzisiaj nam Kościół oferuje jako szkoły katolickie, to są w praktyce takie, powiedziałbym, świeckie szkoły gdzieś tam w duchu rewolucji, czy postrewolucyjnym, czy takiej rewolucji modernistycznej. Tutaj zawsze zaznaczam, nie mam na myśli rewolucji modernistycznej w sensie herezji w Kościele, tylko raczej tej rewolucji kulturowej, czyli modernizmu jako destrukcji pojęć, jako destrukcji pewnego porządku naturalnego. A więc pytanie, czy religia powinna być w szkołach? Zbędne. Katolik ma ścisły obowiązek w swoim sumieniu posłać swoje dzieci do naprawdę katolickiej szkoły. To nie jest pytanie, czy religia powinna być w szkole, czy nie. Kościół powinien naciskać na katolików. Jeśli chcesz, żeby twoje dzieci zostały katolikami, jeśli chcesz, żeby one miały wiarę, to musisz zadbać o to, żeby ta szkoła była naprawdę katolicka, do której twoje dzieci chodzą. Jeśli ci nie zależy, to wiedz o tym, że nie masz prawa przystępować do sakramentów, bo to znaczy, że dla ciebie wiara jest czymś trzeciorzędnym i bardziej na wyższym miejscu stawiasz swoją wygodę niż zbawienie duszy twoich dzieci. To Kościół musi mówić ludziom. Dlaczego tego nie mówi? Ano dlatego, że Kościół sam pogrążony jest w tym kryzysie modernistycznym, który sprawia, że Kościół myśli naturalistycznie, że Kościół w ogóle, może nie w ogóle, ale w dużej mierze zapomniał o swoim najważniejszym celu, o zbawieniu dusz, o tym, że Pan Jezus dokładnie wskazał nam, jakimi środkami mamy się posługiwać, żeby do tego zbawienia zdążyć. Że Kościół praktycznie dzisiaj zapomniał o grzechu pierworodnym, o tym, że jesteśmy zranieni, że potrzebujemy pracy, właśnie poprzez praktykowanie cnót
kardynalnych. O tym, że Kościół dzisiaj pogubił się w światowych sprawach, chciał przytulić ten postrewolucyjny, liberalny świat i tak mocno go przytulił, że zapomniał o swoim powołaniu. Dlatego nie ma dzisiaj katolickich szkół, nie ma katolickich uniwersytetów, naprawdę katolickich szkół, naprawdę katolickich uniwersytetów, a i niestety seminaria duchowne nie są dzisiaj naprawdę katolickie, bo i one przesiąknięte są duchem modernizmu, tu już jako herezji, czyli herezji naturalistycznej, przesiąknięte są duchem naturalizmu, który no, zatruwa to wszystko, który sprawia, że mamy do czynienia raczej z pracownikami korporacyjnymi, jeśli chodzi o osoby duchowne, niż naprawdę z tymi, którzy chcą, czy którzy naśladują Pana naszego Jezusa Chrystusa, którzy poprzez praktykowanie cnót, walkę z własnymi słabościami Pana naszego Jezusa Chrystusa naśladują. A więc przede wszystkim katolik musi teraz zadbać o katolicką szkołę dla swoich dzieci. O naprawdę katolicką szkołę. I tyle. Każdy, komu zależy na zbawieniu swojej duszy, duszy swoich dzieci, musi o to zadbać. I to jest rzecz fundamentalna. I tego nie wolno nam zaniedbać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.